Siemaneczko, witam wszystkich serdecznie, Szuwar z tej strony. Na początku filmu chciałem sobie oczywiście powiedzieć, że nie namawiam do brania jakichkolwiek sterydów, używek, narkotyków i tego typu innych rzeczy. W sumie nie będziemy tutaj rozmawiać dzisiaj na temat dopingu, ale porozmawiamy sobie na temat mojej historii z wojska. Link z pierwszej takiej historii, jak tam była zadymka, dodam tutaj poniżej, aby ktoś nie widział, no i dodamy drugą część. Sorry, że kurwa czekaliście na to miesiąc czasu, ale w końcu się zebrałem do nagrywania. No to zaczynamy. Za górami, za lasami, jeszcze jak nie brałem testosteronu, byłem sobie w wojsku. Nie no, świruję. Sytuacja była następująca. Przejdę tutaj od razu do meritum. Wstrzymali nam wszystkie przepustki i nie mogliśmy wyjeżdżać z jednostki. Bodajże siedziałem tam miesiąc czasu bez żadnego wyjazdu i ten wyjazd był dla mnie kluczowy. Ponieważ mega chciałem wyjechać na imprezkę, nachlać się, naćpać, no może naćpać nie, ale chciałem się nachlać i sobie poimprezować z ziomkami. Wtedy byłem młody, wiadomo, młodość rządzi się swoimi prawami. No i nie dało rady wyjechać, wszyscy mieli zakaz i oczywiście ja inteligentny, kurwa, ze wszystkich wpadłem na pomysł, że po prostu z tej jednostki spierdolę. No ale jak tu spierdolić, jak są wartownicy? Drut, kurwa, kolczasty. Już w pewnym momencie mówię, wezmę saperkę, przekopię się pod siatką. Z drugiej strony mówię sobie, myślę, drut kolczasty, zarzucę koc, przeskoczę przez tego. Mówię, no ale znając życie, jakiś wartownik mnie jeszcze poszczeli, idiota, albo zaszczeli. I wtedy, kurwa, by się dopiero działo. Także te opcje jakoś mi się nie spodobały. I opcja numer 3 była taka, że po prostu sobie normalnie wyjdę. Jak gdyby nigdy nic, że mam przepustkę i sobie wyjdę. Ogólnie te przepustki mieliśmy, ale cała jednostka wiedziała, że jest zakaz i dlatego tak postanowiłem, bo miałem gościa od siebie z pokoju, który był na, akurat miał służbę na biurze przepustek i on miał służbę od, on chyba zdawał ją o pierwszej czy tam o drugiej w nocy, już teraz nie pamiętam, ale w każdym bądź razie był wieczorem, czyli załóżmy ta godzina 20, 22, mogłem sobie z ulemu wyjść, pokazałem mu niby przepustkę i on mnie tam wypuścił. Dobra, już tutaj z gościem było elegancko wszystko dogadane, ręce już zacieram, telefon, ziomków już pozbierałem, imprezka się szykuje, mówię zajebiście. Wrócę sobie o godzinie 5, czy tam przed 6, o 6 jest pobudka, wpierdolę się z powrotem przez okno, nikt się nie skapnie, niedzielę sobie prześpię, kurwa zajebiście, będzie wszystko kurwa gitara. Normalnie plan jak z Alcatraz. No i dobra, przychodzi wieczór, no trzeba wziąć ciuchy z szatni. No to sobie idę, wiadomo, wieczorem, jak to na siłownię. Siłownia była obok szatni, miałem kluczyk do swojej szafki i tak sobie szedłem, brałem pod, miałem dresiki, już tu wziąłem spodnie, takie codzienne, cywilne rzeczy, wziąłem sobie spodnie, podłaziłem pod okno uchylone, ponieważ miałem pokój na parterze, także to nie było problemu, gdzieś tam nie skakałem z piętra, pach, rzuciłem sobie spodnie, potem pach, rzuciłem buty i tak sobie chodziłem, pach, rzuciłem sobie bluzę. Wszystkie rzeczy sobie tam porzucałem, wszystko ładnie, pięknie, chodziłem w dresiku, przebrałem się tam później w mundur, no i godzina tam 21:30, apel, przeliczają nas, wszystko ładnie, pięknie, stan się zgadza. Wiadomo, wszyscy do pokoju. No i co? Kładę się do łóżka, leżę, czekam. Ponieważ zazwyczaj było tak, że z 15 do pół godziny mijał taki czas, gdzie chodził po prostu dyżurny i sprawdzał po pokojach, czy nie ma chlania, nie ma ćpania, nie ma picia, wąchania i tak dalej. Sprawdzał, czy wszystko jest ok, popatrzył, lukał, poszedł dalej. No i sobie wszedł do pokoju, popatrzył, luknął, wszystko ok. Przechodzi sobie dalej. No to ja wyskakuję z łóżka, pach, ściągam tą swoją całą piżamkę, mundur już był tam złożony. Co było później? Łóżko odsłoniłem, ciuszki narzucałem, głowę sobie zrobiłem tam z tego munduru, pach, zakryłem ładnie kocykiem, tu pyk, wyszykowałem się włoski na żel, wszystko ładnie, pięknie. Kolegę też miałem ustawionego, że nad ranem mi tam okno miało być uchylone, bo to by była wiosna, dosyć było w miarę ciepło, no ale musiało być przymknięte. Że rano będę do niego dzwonił nad ranem, że on po prostu jeszcze wstanie, obczai co się dzieje, czy droga jest wolna, czy mogę sobie przyjść i tak dalej. No i pach,
okno uchylam, wypierdalam dzidę, park zeskoczyłem, no i sobie idę, zapierdzielam. Kaptur sobie zarzuciłem, elegancko sobie wychodzę, biuro przepustek, ja mam przepustkę, ting, otwiera się bramka, wychodzę, PLS, już tu znajomi czekają, o siemanko tego, no w sumie cztery osoby, bo to jednym samochodem, już się załadowałem, od razu browar, ck, już ck, ck, walimy sobie elegancko, jedziemy na imprezkę, fajeczka, zapierdzielamy, ile tam ujechałem, 30 km, już kurwa telefon, już zadyma, bo mnie nie ma. Jakiś cymbał mnie kurwa podpierdolił. No to ja o tym jeszcze nie wiedziałem, dopiero później się dowiedziałem. No ale dobra, no wyszło, wyszło, że jest kondon. Wracam z powrotem na jednostkę. Zapierdzielamy, no to muszę zagryźć. Tam jakimś batonikiem zagryzłem. Zapierdzielam z powrotem na tą jednostkę. Dzwonię do tego, kolega do mnie dzwoni z pokoju. Mówi, że zadyma taka, że to jest masakra. Oficer dyżurny jeszcze tam przyszedł. Luknął w ten pokój, patrzy, no leżę, no zamknął drzwi, szukali mnie tam po całej jednostce, dopiero ktoś tam później powiedział, że sobie wyszedłem z biura przepustek, gościu, no musiał powiedzieć, no bo inaczej miał przejebane, także powiedział, że sobie wyszedłem normalnie. Wróciłem z powrotem do jednostki, wiadomo, już wszyscy tu czekają i tak dalej, zadyma, prawie że z alkomatem czekali, ale nie czekali, jak to kiedyś było, chuchni, chuchałem. Nic, nikt nic nie wyczuł, wiadomo po co spierdoliłeś i tak dalej. Ja mówię, o, dziewczyna w ciąży, ja nie wiedziałem, dowiedziałem się, wyszedłem do dziewczyny, taką sobie historyjkę wymyśliłem, w miarę to przeszło, ale oczywiście na drugi dzień byłem mistrzem kurwa szczoteczki czyszczenia kurwa kibli, to byłem przez całą niedzielę, zamiast wszyscy sobie kurwa leżeć i odpoczywać, to ja napierdalałem, pamiętam, mega byłem na to wkurwiony, myślałem, że wszystkich zajebie. No ale no, sam sobie ten los zgotowałem, bo uciekłem. Ja mówię, dobra, będzie nauczka. Ale to kurwa nie było nauczką. To, że przez następny miesiąc miałem tak zwane służby tiktaki. I miałem te służby na biurze przepustek. Tam jest kurwa najgorzej, bo ktoś wjeżdżał autem, musiałeś wypierdalać, pilocik. Nie, że se kurwa siedziałeś w ciepłym i pilocik, tylko wypierdalałem na zewnątrz. Pilocik, kurwa, saluto i trzeba było puce tam zapierdalać do wszystkich. To mnie najbardziej wkurwiało. Kto by tam nie przyjeżdżał, to kurwa trzeba było się pucować, bo wiadomo, byłem najniższym stopniem, tak jak wiadomo inni żołnierze, którzy odpierdali swoją służbę wojskową. W każdym razie to nie było ciekawe. I było tak, spałem 4 godziny, spałem 8 godzin, spałem 4 godziny, spałem 8. No i tak trenowałem, chociaż też zakaz miałem w pewnym momencie na siłownię, to i tak trenowałem, ale się odkułem. Odkułem się, bo już wam mówię o co chodzi. Przy końcu, jak już puścili mnie do domu po całym miesiącu, jak się dorwałem do domu, zajechałem, od razu kurwa pojechałem do lekarza. Lekarz stwierdził zapalenie płuc, przewlekłe. 2 tygodnie muszę leżeć kurwa w domu, kwarantanna, nie mogłem się nigdzie ruszać. No i co, wysłałem tam jakąś koleżkę, żeby zawiózł L4 od lekarza. No i 2 tygodnie miałem urlopu w domu, że tak powiem. No, to tyle sobie fajnie odbiłem, bo tak to kurczę masakra. Także wojska nie wspominam za dobrze. Dla mnie to była taka trochę strata czasu. No i kurwa szkoła życia. Nie wiem, jak ktoś był, to wie, że łóżko można pościelić chyba na 7 sposobów. To było dla mnie najdziwniejsze w tym wszystkim. No ale gdzie kończyła się logika, zaczyna się wojsko. Była taka zasada, że wojsko nie może się nudzić. To było ode mnie na tyle. Taka fajna ciekawostka. Także jak komuś miałbym doradzić w przyszłości, to nie radzę spierdalać. Albo tak spierdalać, żeby nikt nie widział. W każdym razie pełno konfidentów. I nie odbyło się to tak fajnie, jak sobie myślałem. A byłem zbyt głupi. Może bardziej to drugie. Nie no, świruję. Linki poniżej, Instagram, fanpage. Miło było, ale się skończyło. Także muszę dla was nagrywać częściej. Wiem, że tego chcecie. Widzę po waszych komentarzach. Fajnie, dzięki, że jesteście. Miała być walka MMA. Nie ma, odwołali. 1,5 tygodnia przed moją kurwa galą. Odwołali mi walkę i... No i co, już schudłem 87-88 kg. Na 8,4 miałem się bić i co, teraz już mnie nabiło z powrotem na 92, no bo wiadomo, już te kardio, salki, teraz wszystko zamknięte, epidemia, kwarantanna, no kurwa kondom taki, że masakra. No ale musimy wytrzymać w takich warunkach, także życzę wszystkim zdrówka, trzymajcie się pozytywnie i do przodu i nie zapomnijcie dbać o formę, ponieważ ja kurwa patrzę.
Tak. Pozdrawiam.